Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Sporczyk, a to jest Nawciaski Flash. Dzisiaj moim i państwa gościem jest postać dla Wisły Płock i jej kibiców bardzo ważna. Twórca chyba najbardziej spektakularnego awansu Wisły z pierwszej ligi do o, z obecnej drugiej ligi, do pierwszej ligi jeszcze wtedy Petrochemii. Trener Leszek Harabasz. Witam serdecznie panie Leszku. Witam cię Michał. Witam wszystkich kibiców. Trenerze, nie, może, nie mogę przejść obojętnie jakby nie zacząć od pytania co zawiodło w tym poprzednim sezonie, no bo nie oszukujmy się, Wisła odniosła moim zdaniem spektakularną porażkę. Niewiele zabrakło do baraży, ale teraz pytanie pierwsze czy te baraże byłyby dla takiego klubu, jak Wisła pod w ogóle sukcesem? Ja myślę, że y, najpierw trzeba by było zacząć od tego, że wejdźmy do tych baraży, a później będziemy się martwić, co będzie dalej. Natomiast. Y Ostatnie mecze akurat wskazywały na to, że tak jak wcześniej w audycji tu Paweł powiedział, mogliśmy nawet zająć czwarte miejsce i być tą drużyną, o której będą rozgrywane te baraże czyli być gospodarzem. Natomiast to, co się stało w ostatnim meczu, to ja tak na dobrą sprawę nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja w każdym razie nie widziałem, że ten zespół chce umierać za wejście do baraży. Zespół miał w zeszłym sezonie zacząć powoli opierać się na wychowankach. Ja pamiętam takie zdanie wypowiedziane przez trenera, że w trenera zespole wychowankowie rozegrali 11 tysięcy minut. W tym zespole wychowankowie rozegrali tych minut około 6 tysięcy, tylko te minuty rozłożyły się tak naprawdę na trzech piłkarzy. Na Łukasza Sekulskiego, Fabiana Hiszpańskiego i Bartka Gradeckiego. Czy uważa trener, że ci piłkarze, ci wychowankowie, którzy teoretycznie mieli pociągnąć ten wózek, sprostali temu zadaniu? Ja myślę, że każdy z nich dołożył własną cegiełkę do, do, do gry zespołu, do, do tego, jak ten zespół grał, do tego, jakie miejsce zajął. Natomiast trzeba powiedzieć sobie wprost, że od lat mamy deficyt naszych wychowanków. Jak kiedyś, ponieważ mnie zarzucano jeszcze w tamtym czasie, co ja prowadziłem zespół, że ba bardzo mało grało wychowanków. No więc usiadłem sobie, Zrobiłem sobie statystyki i wyszło mi, że w moim zespole, tym, którym awansował w 1997 roku, wychowankowie Wisły zagrali około 11 tysięcy minut. I właśnie o to tym, w jednym sezonie. Właśnie o tym, o tym sezonie 96-97 chciałem trochę szerzej porozmawiać. Wisła przystępuje teraz do tego najbliższego sezonu w roli takiego. No, powiedzmy sobie szczerze, faworyta. Wiele mówi się no, nie wiem. Po, tej, po tej zmianie trenera, przyjściu trenera Mariusza Misiury, że na nawciarze będą takim e, cichym faworytem tych rozgrywek. E, trener też przystępował do tych rozgrywek wtedy, może nie tyle w roli faworyta, ale Petrochemia przystępowała jako klub, od którego wymagało się tego awansu. Ja myślę, że bardziej wymagali kibice, natomiast ja obejmując zespół w 1996 roku, e, objąłem go już jak zespół zaczął się przygotowywać, bo objąłem po tygodniu i dokładnie miałem trzy tygodnie na przygotowanie zespołu do ligi, bo, bo, bo tak to akurat się stało. Natomiast mnie nikt wtedy nie powiedział, że ja mam awansować. Ten awans niejako wyszedł po pierwszej rundzie, bo po pierwszej rundzie byliśmy na pierwszym miejscu mieliśmy 8 punktów przewagi nad trzecią drużyną, która by nie awansowała. Sezon, mimo tych dwóch ostatnich porażek, kończyliście też bodajże z czterema bądź pięcioma punktami? Sezon skończyliśmy z dwoma punktami, natomiast na trzy kolejki przed końcem, meczem z Krakowią, załatwiliśmy sobie. Awans i wtedy też mieliśmy 8 punktów przewagi. Ja patrząc na, na tych dzisiejszych trenerów, porównując tych to do czasów, w których trener był szkoleniowcem petrochemii, zaczynam się zastanawiać, czy te czasy dzisiejsze nie powodują, że ci trenerzy stali się tacy trochę... Dziwne słowo, wybrakowani. Sztab trenerski wtedy w Petrochemii to były trzy osoby. Obecnie sztab trenerski to jest już naście osób. Trener musiał być w każdym trenerem przygotowania fizycznego, musiał być mentorem, musiał być odpowiedzialny za, za tą strefę motywacyjną. Teraz za to wszystko są tak naprawdę w klubie oddzielni Oddzielni zawodnicy, czy nie uważa trener, że trochę poszło to w. Z jednej strony w fajnym kierunku, bo ci trenerzy mają dużo więcej danych. Ta piłka poszła bardzo do przodu. Ale czy z drugiej strony nie sprawiło to, że trener staje się taką trochę mniej istotną postacią? No my z, z, zaczęliśmy się wzorować na zachodzie. No z jednej strony dobrze, bo powstały fajne boiska, obiekty, fajne stadiony. E, idziemy w kierunku, tak samo tych sztabów szkoleniowych u nas dokładnie w sztabie było trzech ludzi, czyli. Ja, mój asystent Witek Słabkowski i masażysta z świętej pamięci już Sławek Salmonowicz i nie dość, że ja byłem odpowiedzialny za całość szkolenia to jeszcze Witek był jednocześnie kierownikiem drużyny, trenerem od bramkarzy i asystentem moim. Także można sobie, można sobie porównać. Natomiast dzisiaj ja rozumiem, że Klub sportowy to pewnego rodzaju fabryka, tak, że w tej chwili są analitycy. W, te, w tamtym czasie też my nie mieliśmy jakichś tam głębokich analiz, były dostępne jakieś dostępne, nie wiem, trzy sport testery. Ja, na przykład, miałem trzy sport testery, zrobiłem testy Kon zrobiłem testy Winigaita i na podstawie tych danych posegregowałem na grupy zawodników, którzy mieli byli gdzieś tam blisko, jeżeli chodzi o progi tlenowe, żeby po prostu optymalnie się przygotowali do sezonu. Dzisiaj mamy no, no wszystko, bo jeździmy na zgrupowania. Gdzieś na, na Cypr, do Turcji, na, na fajnych boiskach trenujemy, mamy fajne piłki. No. ptasiego mleka, można powiedzieć, nie, nie brakuje, a jednak tego wyniku nie ma. I teraz trzeba było się zastanowić nad tym, dlaczego tego wyniku nie ma. Czy znaczy nie uważa trener, że to właśnie to, że mamy teraz wszystko, że piłkarz przygotowuje się w tak mega komfortowych warunkach, że to nie sprawiło, że ci piłkarze trochę tracą charakter? Wtedy Praca w klubie, bycie piłkarzem, jednak ten charakter budowało. Tam trzeba było sobie wszystko wyszarpać. A teraz wszystko jest tak naprawdę podane na tacy. Trening indywidualny, indywidualnie dopasowany, żeby broń Boże, pan piłkarz się za bardzo nie zmęczył. A, a teraz y, jest to trochę. Wtedy było to zupełnie inaczej. tak? Wtedy trzeba było mieć po pierwsze charakter, po drugie umiejętności. Teraz w pierwszej kolejności sprawdza się umiejętności, te dane statystyczne. No, ale one są ważne. Uważam. One są ważne. Ja przypuszczam, że jeżeli miałbym takie dane w 1997 roku, to jeszcze lepiej zespół byłby y, przygotowany, bo miałbym jakieś y, porównanie. W tej chwili y, ja powiem tak, że m, akurat trafiło mi się e, w tej mojej karierze trenerskiej, akurat w tamtym czasie, naprawdę paru fajnych chłopaków, y, gdzie ja stojąc na trybunach y, patrzyłem dlaczego. Ten zawodnik gra na tej pozycji, a nie na tej. Dlaczego ten gra, tamten siedzi na ławce? Mhm. I generalnie rzecz biorąc, po tym moim awansie, ja nie dostałem nikogo praktycznie, mhm. bo jedynym zawodnikiem, który przyszedł w rundzie jesiennej, bodajże chyba od trzeciego czy czwartego spotkania, to był Artur Sejud, bramkarz, mhm. ale bramkarze u mnie i tak bronili raz jeden, raz drugi, mhm. tak, bo uważałem, że mam dwóch równorzędnych bramkarzy. Ale miałem też dublerów, miałem dublerów, miałem młodych dublerów, miałem zawodników, którzy byli w kadrze olimpijskiej Janasa, Pawła Sobczaka, Jacka Popka, tak, miałem. Młodego Artura Wyczałkowskiego, mhm. który zdobył Mistrzostwo Europy i czwarte miejsce na świecie z trenerem Zamilskim. Ale mając takich zawodników, trzeba wiedzieć, gdzie ich ustawić, jak ich ustawić, jak ich zmotywować. Ja poszedłem w tym kierunku, że starałem się być z drużyną. Mhm. Oni mi zaufali. Ja ich poprowadziłem do tego zwycięstwa, ale relacje między nami były konkretne. Wiedzieli, jakie ja wyznaję zasady. Powiedziałem to na pierwszych zajęciach. I fakt jest, że dobrą atmosferę robi wynik, tak? Ale w każdej pracy uważam, że. Podstawą jest dobra atmosfera. Ludzie będą nawet za mniejsze pieniądze przychodzić, ale jeżeli będzie atmosfera fajna w pracy, to nie będą pracować. A tutaj był i sukces sportowy, i fajna atmosfera, i no, leliśmy, można powiedzieć, te zespoły, aż żal było patrzeć na, na, na niektórych no, razem z Grzegorzem Latą. Byłem na zawodowych studiach trenerskich, mhm. które kończyliśmy na WF i on przyjeżdża tutaj ze spadkową stalą mielec i dostaje szóstkę. Tak? Także tak na dobrą sprawę, naprawdę. I mówiłeś jeszcze o charakterze. Ta drużyna miała charakter. Ja wspomnę, że wielokrotnie dziennikarze mi zadawali pytanie. Po co ty z, z jakąś tam słabszą drużyną grasz i wygrywasz 10-0, 15-0? Ale proszę sobie zauważyć, że oni wyszli, zagrali profesjonalnie, ograli 10-0 Kujawiaka, ograli 16-0 mojego kolegę, który za wszelką cenę chciał, Grzesiek Nowaczyk, notabene dawny zawodnik Petrochemii i Wisły. Chciał koniecznie zagrać takie spotkanie, bo jego chłopaki to się zmobilizują. Powiedziałem, Grzesiek może się skończyć masakrą i w jego, pamiętam imieniny, dostał 16-0. Ale to jest pełen profesjonalizm. Jak masz słabego przeciwnika, to lejesz ile wlezie, ale jeszcze o czym chciałem tu powiedzieć, co było dla mnie ważne, że na tle tego Słabszego przeciwnika, ja mogłem przetrenować każde warianty, mhm. grę od skrzydeł, wycofanie, dośrodkowania, strzały z dalszej odległości, strzały na ścianę, po, po ścianie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to mi się sprawdziło. Yy, patrząc teraz na, na to podejście właśnie i trochę próbując porównać yy, te dwa zespoły. Z czego zabrakło? Czy zabrakło bardziej tej atmosfery, czy może jednak charakteru poszczególnych jednostek? Ja myślę, że zabrakło i charakteru, i yy, yy, atmosfery. Zmieniali się trenerzy, mm. zmieniali się zawodnicy, a tej drużynie dalej. Tych samych aspektów brakowało. No, u mnie y, podstawą było to, żeby nie wiem, czwarte, piąte podanie maksymalnie piłka się znalazła na połowie przeciwnika. Y, przez trzy tygodnie, które miałem do przygotowania zespołu, postawiłem na grę skrzydłami. To nie ja wymyśliłem, ale no stosuję tą maksymę, że najkrótsza droga pro, do bramki prowadzi od skrzydeł, bo tam y, ciężko jest obronić jakąś piłkę. Myśmy grali skrzydłami, myśmy y, grali pressingiem, odbieraliśmy w, w strefie obrony przeciwnika y, piłkę i zaraz szło do, no, do środkowania, tam czekali Jakubczak, te, czekał Małocha czy topczak. No o tym i, pomyślałem, że tak raz skrzydłami było tyle łatwa, że trener miał Wojtka Małochę w środku i e, ja zawsze ale uważałem i zawsze e, pamiętam. To inaczej. No, trzeba dostosować, jeżeli ma się takiego napastnika, który potrafi grać głową i Wojtek nie tylko głową strzelał bramki, tylko strzelał też nogami i teraz na przykład przychodzi jakiś zawodnik wysoki i ja myślę, że e, ta gra będzie pod niego ustawiana, czyli skrzydłami i lecą dwa doświadkowania w trakcie połowy. Skaza się. No z tego bramki nie padną. E, oczywiście, że tak. Zmierzając już tak trochę ku, ku końcowi, jaki trener ma z jednej strony oczekiwania, z drugiej strony przewidywania, jeżeli chodzi o ten najbliższy sezon? Jest bardzo dużo niewiadomych. Tak naprawdę Wisła jeszcze nie do końca odkryła karty, nie wiadomo, kim będziemy grali, ale czego by trener oczekiwał i co przewiduje? Ja bym oczekiwał na początek, żeby ktoś z klubu autorytetywnie wypowiedział się, że mamy plan na coś, bo my y, przez wiele lat uważam, że nie mieliśmy żadnego planu. Jaki mamy plan? Czy my mamy nie wiem budować zespół? Czy my mamy zająć y, um, utrzymać się? Czy my mamy zająć miejsce w pierwszej szóstce? Czy my będziemy próbowali y, zagrać o puchary? Tak? Tego mi zabrakło. Natomiast y, słysząc w tej chwili, że Wielu zawodników po sezonie odchodzi i odchodzą ci, co grali w podstawowym składzie, hmm. tak? Więc y, tak na dobrą sprawę mam pytanie, no, bo czy my w tej chwili chcemy zacząć budować zespół, a jak budować to, na jakim kręgosłupie? Bo żeby zbudować zespół, musimy mieć kręgosłup i do niego podrzucać kolejne elementy, tak? Żeby one się spinały. No i oczywiście ja od wielu, wielu lat nie widzę jakiegoś stylu gry zespołu, a już do, do pasji mnie doprowadza to, że my wychodzimy, tak jak chociażby z Resowią, grając o baraże i my nie dyktujemy własnych warunków gry na własnym stadionie. To jest nie do pomyślenia. Jak to będzie dalej, to trudno powiedzieć, bo e, tak jak e, przed studiem e, rozmawialiśmy, dopiero w tym tygodniu e, klub ogłosi e, pierwszy, jakieś pierwszy tam transfery, ruchy transferowe. E, zobaczymy, kto przyjdzie, na kim będzie się opierała ta gra. Mamy nowego trenera, no ta rotacja trenerska jest zatrważająca, że tak powiem, w naszym klubie, no ale jest jak jest, już tego nie komentujmy. Natomiast mamy trenera, trenera młodego pokolenia wreszcie ci trenerzy młodego pokolenia czego ja nie mogłem doświadczyć Dochodzą mogą głosem. prowadzić te zespoły i w ekstraklasie, i, i w pierwszej lidze. No i miejmy nadzieję, że ten trener będzie miał pomysł na styl gry w jaki sposób chce grać, w jaki sposób chce zbudować ten zespół i co chce osiągnąć w tym bieżącym sezonie. I za to trzymam kciuki i tego sobie i trenerowi życzę. Dzisiaj moim Państwa gościem był trener Leszek Harabasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję tobie, dziękuję kibicom. Za wysłuchanie.